Do ogólnopolskich obchodów stulecia niepodległości włączyła się również społeczność pierwszego liceum ogólnokształcącego w Świeciu. Młodzież zaprosiła na specjalnie przygotowany koncert. Tak to słowo, bardzo ważne. Jeśli słuchać umiesz, to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz. Łatwo je zrozumiesz. Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Później uczniowie nieco zadziwili zebranych, prezentując nie największe patriotyczne szlagiery kojarzone z okresem międzywojennym czy II wojną światową, a głównie piosenki z ostatnich 4 dekad. Będą to utwory z takiego bardziej nowoczesnego repertuaru patriotycznego, utwory ska, między innymi zespołu Skaldowie, Marka Grechuty, a także coś, jeśli chodzi o ostrzejsze brzmienie, mam na myśli chociażby zespół Sabaton. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj młodzież tak trochę po swojemu pokazuje tą niepodległość i pokazuje, że ta niepodległość praktycznie jest jakby dla nich cały czas i taka dostosowana do tych ich teraźniejszych czasów. Tak, niepodległość to pojęcie takie uniwersalne i ona co innego oznaczała 123 lata temu, na przykład co innego oznacza dzisiaj, dlatego my próbujemy też dostosować to do czasu, do otoczenia, do sytuacji. Gdzie są kwiaty starych, jasne kwiaty? Spotkanie było świetną okazją do tego, by zapytać uczniów Czerwonego, jak oni rozumieją słowo niepodległość. Myślę, że niepodległość jest ogromną wartością, jednakże biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyjemy, na pewno odczuwamy to nieco inaczej niż Polacy żyjący 100 lat temu. Ale niewątpliwie jest ogromną wartością. Niepodległość dla mnie jest brakiem przymusu robienia czegoś. Mogę bez problemu wyjść do kina na przykład ze znajomymi i nikt mnie nie zapyta, dlaczego jestem Polakiem. Młodych